Ja chciałam zapytać o dwa wnioski o wotum nieufności wobec dwóch ministrów. Pierwszy to będzie Bartłomiej Sienkiewicz, drugi Radosław Sikorski. Takie wnioski zapowiedziała opozycja. Jeśli chodzi o Sienkiewicza, ten wniosek już jest gotowy. Czy waszym zdaniem ci obydwaj ministrowie powinni odejść? Adam Grzeszak. No, co do Sikorskiego, to mam poważne wątpliwości, bo wydaje mi się, że ta rozmowa, która została podsłuchana, właściwie nie poza jej formą, nie, dla mnie nie jest jakoś tam tak powiem, w dużym stopniu oburzająca, bo jednak ona się pokrywa z tym, co Sikorski mówi. Natomiast co do Sienkiewicza, no to chyba on już sam czuje, że to jest sytuacja dla niego niekomfortowa. No, ale tu jest pytanie, czy ma odejść teraz czy za dwa miesiące? Teraz już powinien odejść? No ja myślę, że gdyby teraz odszedł, to by się świat nie zawalił, bo nie sądzę, że akurat jego obecność jest niezbędna do wyjaśnienia tej afery. On tak deklaruje, że to jest ostatnie jego zadanie, które zrealizuje. Zobaczymy, czy zrealizuje, bo to może się okazać, że to poszukiwanie źródeł tej afery będzie trwało dużo dłużej, a jednak tutaj jednak czas nagli. Witek Gadomski. Na pewno będzie Sikorskiemu bardzo trudno funkcjonować w sferze międzynarodowej po tym, co zostało ujawnione. Oczywiście politycy i w Polsce, i za granicą wiedzą o tym od dawna, że Sikorski ma czasami takie trochę sztubackie żarty, że czasami coś palnie, co nie jest dyplomatyczne. Więc to, co w tych nagraniach zostało ujawnione, no mniej więcej mieści się w takiej poetyce Sikorskiego. No ale na pewno nie jest to cecha najwłaściwsza dla dyplomaty. I po tym, co zostało powiedziane, no naprawdę będzie mu trudno rozmawiać z Amerykanami, z Cameronem. Więc sądzę, że lepiej powinien się podać do dymisji. Sądzę, że powinien się podać do dymisji. Inna sprawa, to już o tym mówiliśmy przed przerwą, że premier stara się tym kryzysem zarządzać w taki sposób, żeby minimalizować straty. No i pewnie premier też będzie patrzył na to, czy bardziej opłaca mu się odstrzelić w tej chwili Sikorskiego, czy jednak utrzymywać go pod hasłem Polacy nic się nie stało. A Sienkiewicz? Jeszcze tylko... Sienkiewicz to prawdopodobnie już wszyscy postawili na nim krzyżyk. Także... Ale pytanie, czy teraz już powinien odejść? No teraz, czy za tydzień, czy za miesiąc, to są już takie techniczne sprawy. Nie ma znaczenia to.